Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj mam film, o który prosiło mnie sporo osób. Wy oczywiście wiecie, że zmieniłam kolor włosów z ciemnych, takich ciemnobrązowych, na blond. I dużo z was pytało, czy robiłam to sama, czy robiłam u fryzjera, czy włosy mi wypadają i tak dalej. Więc chciałam wam mniej więcej powiedzieć, jak wygląda zmiana właśnie z takiego ciemnego na jasne. Mniej więcej jaką ilość pieniędzy trzeba się uzbroić i tak dalej. Więc zacznę od pierwszego, moim zdaniem, najważniejszego pytania. Czyli czy dekoloryzować włosy, czyli z ciemnych na jasne, u fryzjera czy samemu. Ja robiłam to u fryzjera i szczerze mówiąc, po tym co przeszłam u fryzjera, nie wyobrażam sobie, żebym mogła robić taki zabieg w domu. Pierwsze co ja musiałam zrobić, to zrobić dekoloryzację, czyli trzeba z głowy zdjąć wszystkie kolory, które mamy. W tym czasie włosy się rozjaśniają, ale ten kolor jest obrzydliwy, bo jest taki żółtkowy, trochę jak żółtko, trochę taki pomarańczowawy. A dopiero potem na to nakłada się jakiś tam odcień farby. Ja łącznie miałam robioną dekoloryzację dwa razy. Raz oczywiście za pierwszym razem, kiedy zdejmowałam cały ten ciemny kolor. Natomiast już po pierwszej dekoloryzacji ja miałam jasne włosy. Druga dekoloryzacja była po to, że chciałam mieć jeszcze jaśniejsze, ale to już był blond i on był dosyć jasny. Więc tak naprawdę, jeżeli pójdziecie do dobrego fryzjera, to wystarczy wam jedna dekoloryzacja. Ale ja absolutnie nie radzę nikomu robić tego w domu, chyba że się jest fryzjerem i się potrafi. I teraz, jeżeli robię to u fryzjera, to jaka jest cena? Ja mieszkam w Warszawie, więc ja zapłaciłam około 350 zł za zdjęcie koloru, za nałożenie nowej farby, za podcięcie i jakąś tam chyba maskę pielęgnacyjną, więc jak gdyby taki cały zestaw, jak się idzie do fryzjera i się dekoloryzuje włosy. Oczywiście, jeżeli mieszkacie w innych miastach albo na przykład w mniejszych miasteczkach, to ta cena na pewno będzie mniejsza, tylko sprawdźcie, czy wasz fryzjer na pewno będzie w stanie za jednym razem zdekoloryzować wam włosy tak, żeby one wyglądały dobrze, żebyście nie miały tak zwanego stanu przejściowego, czyli na przykład idziecie do fryzjera, on wam dekoloryzuje włosy i macie żółtko na głowie, ale mówi, że musicie w nim chodzić dwa tygodnie, bo jak nie, to się wam zniszczą włosy. Ja akurat takiego przypadku nie miałam, więc to chyba zależy od fryzjera. Drugie wasze pytanie to jest, czy włosy wypadają? Mi ogólnie włosy wypadają bardzo, bardzo mało, tam parę włosów dziennie dosłownie na szczotce i przy myciu. Natomiast nie zauważyłam, żeby wypadały mi bardziej. Więc akurat w moim przypadku dekoloryzacja i to, co miałam robione na głowie, a miałam robione dużo, nie miały wpływu na to, czy mi włosy wypadają, czy nie. Kolejne pytanie, czyli czy włosy się niszczą? Oczywiście, że przy dekoloryzacji włosy się niszczą, natomiast to, jak bardzo zależy od tego, ile razy robicie dekoloryzację, u kogo robicie dekoloryzację, więc to w dużej mierze jesteście w stanie ograniczyć. Dodatkowo na pewno ograniczycie to stosując dobre kosmetyki. Ja się o tym przekonałam po prostu na maksa. I właśnie mój poprzedni film był o pielęgnacji włosów takich zniszczonych dekoloryzacją i właśnie farbowaniem na blond. Więc jeżeli nie widzieliście tego filmu, to link jak zwykle będzie w opisie. I spróbuję wam mniej więcej powiedzieć, jakie są moim zdaniem plusy i minusy posiadania blond włosów. Jeżeli chodzi o plusy, to ogólnie rzecz ujmując, blond bardzo odmładza, więc jeżeli na przykład chcecie się odmłodzić albo chcecie sobie odświeżyć po prostu wygląd, to blond na pewno doda wam takiej świeżości. I dodatkowo akurat jak się przefarbowałam na blond, to zbieram bardzo dużo komplementów i parę moich koleżanek też chciało lub zmieniło włosy na blond, ale to zależy po prostu konkretnie od osoby. Natomiast minus wydaje mi się, że zawsze jest ten sam, bo głównym minusem, tak jak ja widzę po sobie, są przede wszystkim odrosty. Chociaż z drugiej strony słyszałam kiedyś komentarz, że mi jest dobrze też w odrostach, więc nie wiem, natomiast odrosty są moim zdaniem takim najgorszym minusem blond włosów, że trzeba rzeczywiście chodzić co miesiąc, co półtora, żeby te odrosty sobie zafarbować. Jeżeli macie ciemne włosy, to też nie za bardzo jesteście w stanie zrobić to w domu, tak jak w przypadku zwykłej farby, bo też na początku trzeba je rozjaśnić, a dopiero potem nałożyć kolor, więc to w tym momencie już się robi bardziej kosztowne. I wydaje mi się, że blond włosy ogólnie są droższe niż ciemne, bo pamiętam, że jak miałam te jesienne włosy, nie wiem czy pamiętacie, takie z czerwonymi, z rudymi refleksami, to wtedy poszłam do fryzjera raz, a potem wróciłam do niego rok później. A teraz, odkąd mam blond włosy, to chodzę co miesiąc, co półtora do fryzjera, ale z drugiej strony, jakbym tego nie robiła, to bym wyglądała strasznie. Więc niestety o blond włosy trzeba dbać i do tego dochodzą, oprócz fryzjera, kosmetyki. Bo blond włosy są zniszczone, więc trzeba inwestować w lepsze kosmetyki, które właśnie pokazałam w tamtym filmie. I wtedy włosy wyglądają na zdrowe, są zdrowe, natomiast trzeba poświęcić temu dużo
kasy. Więc jeżeli się zastanawiałyście właśnie nad przejściem z ciemnych włosów na blond, to mam nadzieję, że trochę rozjaśniłam Wam za i przeciw moje oraz to właśnie, gdzie to zrobić i u kogo. Pamiętajcie, że teraz nowe filmy wychodzą w piątki, a nie w soboty, a dodatkowo na drugim kanale mam filmy w środy i w niedzielę i to są filmy z japońskimi słodyczami albo filmy z vlogami, z niszcz, ten dziennikami i tak dalej. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie to zrobić klikając tutaj na górze albo klikając po prawej, możecie przejść do mojego kolejnego filmu, który dla Was przygotowałam. Więc jak zwykle ściskam Was serdecznie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!